No, przede wszystkim garderoba była wspólna, jedna męska, a druga była wspólna damska. Czyli garderoby były wszystkie dwie. Uprasować spodenki można było tylko w damskiej, więc bo w męskiej nic nie było, chyba że ktoś przemycił jakąś plaskę. Nawet jak ktoś nie miał nic do prasowania, to leciał i udawał, że idzie prasować. Natomiast nie zapomnę, jak przed swoim występem Czesław Niemen rozpiewywał swój głos w toalecie, bo tam był pogłos i tam mu się dobrze dźwięk roznosił. A poza tym w garderobie no to by nie bardzo było. W garderobie niewskazane by było, bo on dosyć ostro śpiewał. Aha. A tam niektórzy tak z tej krainy łagodności tak, to mogliby go nie sprawić. Musieli się skupić. Tak. Jeszcze nie wiemy, jaki będzie miał ten festiwal klimat. Mam nadzieję, że zbliżony do tamtych, bo wielu wykonawców widzę jest z tych lat 60., 70., więc mam nadzieję, że skoro ci wykonawcy będą, to i klimat może wróci razem. Teraz każdy nowy wykonawca, kto się pojawia, głównie wykonawczyni, to ma koło siebie dwóch, trzech menadżerów, którzy natychmiast po tak zwanym wykonie, jak teraz mówi młodzież, zwijają taką artystkę do samochodu i wywożą gdzieś daleko za miasto, żeby przypadkiem nie miała kontaktu ze środowiskiem ani z nikim. Tutaj z tak zwanych fanów, prawda? No, to było dawniej niedopuszczalne. Myśmy chodzili sobie na piechotę po całym Opolu, rozmawialiśmy z ludźmi, którzy nas później oglądali w telewizji, w domu. No i to było bardzo sympatyczne. Na tym polegała ta atmosfera tego festiwalu, że to był jakiś dni przyjaźni mieszkańców Opola z tymi, którzy przyjechali tutaj specjalnie na festiwal z całej Polski, jak i z tymi wykonawcami, którzy poruszali się tu samochodami albo chodzili na piechotę, bo miasto nie jest duże, a trzeba też ruchu, trzeba zażyć. No i powiedzmy te spotkania wieczorne po koncercie w tych legendarnych już opolskich restauracjach festiwalowych typu Pająk, Ratuszowa czy Hotel Opole w późniejszym czasie. La 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 la.